Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj mam czwórkę moich jeźdźców, którzy regularnie ze mną trenują, czyli Pola i Justa, Antosia i Gieniu, inaczej generał, prawdziwe imię. Z tyłu tam Daria i Daisy i na końcu Julka i Etna. I dziewczyno, już widzieliście zadanie. Moje ulubione, ponieważ dzisiaj pojedziemy szereg gimnastyczny, ale skok-wyskok. I jak widzicie tutaj ja go ustawiłam w taki sposób, że na razie leżące drągi są i jedna pusta stacjonatka po środku tego szeregu jest podwyższona. Więc zapraszam Was do oglądania, ponieważ będę dużo mówić na temat dosiadu, bo dzisiaj skupimy się głównie na dosiadzie w skoku, na jeździe bez wodzy, jak się uda, bo nie gwarantuję, zobaczymy jak to pójdzie, ale taki jest mój zamysł, żeby Amazonki bez wodzy na zupełnie rzuconej podążały, skakały, skupiały się na swoim dosiadzie, więc zapraszam Was do oglądania. Się rozgrzewają, słuchajcie, powiem Wam trochę o rozgrzewce. Robimy zawsze taki 20-minutowy wstęp na długiej wodzy, dużo swobody, aktywności. Potem dziewczyny biorą wodzę na kontakt i pracują na przestawianiu zadu, łopatki, czyli ustępowania, zad do wewnątrz, tak żeby konie zaczęły być luźne w boku, tak, czyli odpowiadające na wewnętrzną i zewnętrzną łydkę. Pola żwawi troszkę, bo to jest za bardzo koń taki, wiesz. No i teraz jak się rozstępujemy i zrobiliśmy właśnie te ustępowania zad do wewnątrz, nie zdążyłam tego nagrać, słuchajcie, bo ustawiałam zadanie dziewczynom. I zaczynamy rozgrzewkę galop. Ja w trakcie pracy skokowej unikam kusa, to już niejednokrotnie Wam mówiłam. Unikamy kusa, raczej się rozgalopowujemy w półsiadzie, na długich wodzach, rzucie z ręki, dajemy na początku zawsze dużo swobody. Swobody takiej jazdy, żeby konie zrobiły tak, że obniżają same szyję i idą z noskiem do przodu. I teraz dziewczęta, zacznijcie wydłużać wodzę. Antosia, wydłużaj wodzę, tracimy kontakt niemalże, tak? Czyli staramy się luźny utrzymać dosiad i po prostu swobodnie. O, właśnie, taka Etna, super. Troszkę rozgalopować. Musimy mieć też, słuchajcie, na uwadze bardzo ważną rzecz, ponieważ jest zima, my mamy zimowe padoki, duże, tam gdzie konie mogą swobodnie sobie dużo pogalopować, ale jest, słuchajcie, twardo i bruzdy są, gruda i konie nie mają gdzie się wybiegać, więc też ważne jest to, żebyście mieli to na uwadze na treningach, żeby koniom dać swobodę, żeby się rozgalopowały i te pierwsze emocje po prostu wyrzuciły z siebie. I dopiero potem zaczynać pracować nad tym, co faktycznie chcemy robić, nie? I powolutku ponownie wodzę na kontakt. Się rozgalopowały w dwie strony i słuchajcie, tak jak Wam wcześniej mówiłam, rozpoczniemy rozgrzewkę. Tak, że leżą drągi, tak jak widzicie za mną, są leżące drążki. Zaczniemy z prawej nóżki, czyli będziemy od tej strony, za moimi plecami, jak widzicie. Są tam żółte dwie pianki ułożone, żeby dziewczyny trzymały linię prostą i będą najeżdżać sobie spokojnego galopu, tak, żeby najechać, zmieścić się między tymi drążkami, skoczyć tą właśnie stacjonatkę i podążać dalej przez te trzy następne drągi. Wydaje się to proste, ale proste nie będzie, dlatego na początku Wam powiedziałam, że zobaczymy, czy uda się pracę bez wodzy, bo to musi być przede wszystkim bezpieczne. Jeździec, żeby pracował nad dosiadem, musi czuć komfort, tak? Czyli jak koń będzie dał się panować, że jeździec będzie panował dosiadem nad koniem, że koń nie będzie uciekał, nie będzie to niebezpieczne, będziemy pracować bez wodzy. Na pewno zadanie będą miały dziewczyny z jedną ręką skakać, ręka jedna do góry. To na pewno. Już się patrzą na mnie dziewczyny wzrokiem. Fajnie. No, ale zobaczymy, ponieważ mamy tutaj stawkę koni, która bardzo lubi biec naprzód. Więc zobaczycie, jak będziemy to rozwiązywać. Dobra, rozpoczynamy rozgrzewkę. To są pierwsze najazdy. Słuchajcie, pokażę Wam od początku, jak Amazonko wychodziło i nie wychodziło. Bardzo dobrze, tylko wycofuj troszkę ramiona, Pola, tak? Staraj się, żebyś czuła, że ona bardziej magazynuje energię od zadu. Tak? Żwawi, żwawi, Antosia. I teraz czujesz, co trzeba poprawić, prawda? Wiesz, co poprawić? I raz, dwa, trzy. Za dużo skracania, za mało równej jazdy.
Jeszcze raz. Spokojniej, pola górą i za dużo ręka wpięta przy brzuchu. Ręka nad szyją równo. Raz, dwa, trzy. O tak, i zostaw. Spokój, spokój, spokój. Nie wycofuj tyłka do przodu, Antosia. I martwą rękę miałaś. Łokieć, ręka po grzywie do przodu. Jeszcze raz. I dziewczyny, szykujcie się już, bo dziewczyny jeszcze po razie sobie skoczą. I raz, dwa, trzy, cztery. Idealnie. I spokojnie. Nic nie rób. Dobrze, przerwa pola. Teraz było dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. O, i zostaw. Nic nie rób. Zostaw go. Dobrze, ale Antosia, koń ustawiony głową w lewo za dużo, tak? Musisz pilnować konia wyprostowanego, dobra? I więcej ręki, nie rób tyłka do tyłu, tylko tyłek i cała miednica ma iść z ruchem z przednim łękiem, Antosia, dobra? Bo ty tak się składasz, że kuperek ucieka do tyłu. A on ma iść z ruchem konia. I zostaw, nic nie rób, Daria. Tak, i teraz nóżka. Dobrze, i zrób sobie tak, i spokojnie galopuj. Cofnij kolano, tylko nie przechylaj się, Daria. Zostaw, nic nie rób, Julka. Nic nie rób. Tak, dobrze, i spokojnie. Nie kiwaj się tak, Julka. Spokojnie, równo. Zrób sobie koło, Julia, tak, żeby ona troszkę odpuściła i luźniejszą wodzę. I nic nie rób, nic nie rób, nic nie rób. Jak mówię nic nie rób, to chodzi mi o to, dziewczyny, żebyście pilnowały tylko lądowania strzemiona mocnego. Biodra idą z ruchem, ale nie popędzamy dosiadem. Spokojnie, Julka, nie pochylaj się tak mocno, bo troszkę prowokujesz taką jazdę, żeby ona nakręcała się. I zostaw. Trudno, jej sprawa. Tak, a ty się wycofuj. Dobrze, i jeszcze raz. Działamy wstrzymująco dosiadem. Co? Dobra, widzę, no. Widzę, widzę, zaraz. Dobrze, okej, okay, przerwa, Julka. Bardzo dobrze. Tylko góra stabilniejsza. I raz, dwa, trzy, cztery, i nic nie rób. Ręka popycha szyję tylko. O, dobrze zareagowałaś dosiadem, tylko nie podkurczaj palców. Dobra, okej, okay, przerwa. Teraz jedziemy w drugą stronę. Wycofaj ramiona, pola, nisko tyłek i biodra. Luźno biodra. Biodro, 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 góra stabilna. I jeszcze raz. Bo to ta, czułaś, co było nie tak? Ale to była blokująca ręka pola. Dobrze zareagowałaś, świetnie, Antosia. I jeszcze raz, bo musimy wypracować to, żeby on tutaj nie wpędzał ci po czwartym skoku. I raz, dwa, trzy. Ręka, 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 popycha ręka. Nie ramiona, pola, jeszcze raz. Ty ramionami się pochylasz i ręką w dół pchasz. A ty, super, wycofuj ramiona teraz. Tak, super, przerwa. Nie, pola, ty masz działać dosiadem, nie ręką. Ty chcesz ręką skracać, a ty nie masz skracać ręką. Ręka w przód, w przód. Widzisz? I co, koń puknął gdzieś? A puknął gdzieś koń? No nie? Teraz było dużo lepiej, pola, mimo że było za wolno i za bardzo ją, wiesz, wycofałaś mimo wszystko, nie? Macie się na, dziewczyny, skupić na takiej pracy, żeby spokojnie i zostaw, nie dociskaj, nie dociskaj. Tak, dobrze, nie dociskaj, Daria, bo ty tak ciałem dopychasz do siodła. Staraj się, żeby tego nie robić, słucham? No, troszkę tak. Ale mimo wszystko lepiej zareagowałaś, Antosia, bo byłaś gotowa na skok, bo nie pasowało. Super. Ręka, tak, lepiej, Daria, jeszcze raz. Nie wpadaj ramionami do lewej, tak? Pamiętajcie, patrzcie w sędziówkę, nisko ręka, nie walcz z ręką. Tak, dobrze. Tylko nie rozpędzaj, bo wy dziewczyny po tym czwartym skoku to tylko dyla dajecie przed siebie, nie? Wycofać ramiona, jeszcze raz. I spokój. I pomyśl sobie, że chcesz przejść do kłusa. Pry, 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 pry. Świetnie. I zostaw, ręka idzie w przód. Bardzo dobrze, przerwa. Tak, ja widzę, spokojnie, ja go zaraz poprawię. Wolniej! Pomyśl sobie, że chcesz przejść do kłusa, ale nie od ręki. Dosiadem.
Dosiadem, wycofuj ramiona. Tak, okej, okay, dobra, przerwa. Tak, pierwszy przejazd normalnie równo, żebyście wyczuły. Drugi przejazd, jedna ręka na biodro. Wybieracie sobie na początku, którą chcecie. Wycofuj ramiona. Spokojnie, ręka popycha szyję. Ręka, zostaw, zostaw, nie cofaj ręki. Ona musi sobie radzić. Tak, dobrze. Tylko bardziej biodrami do przodu, Daria, idź. Spokojniej, Julka. Spokojniej galopuj. Wycofuj ramiona. Pryt, 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 pryt. Nie dociskaj ciałem. I nie wychodź z ramionami. O, dobrze, widzisz? Ale cię ten szereg przytrzymał. Bardzo dobrze. Wycofuj, wycofuj, tak, wycofuj. Dobrze. Pogłaszcz ją za to i jeszcze raz. Widzisz, o to chodzi. Jak tak się dzieje, dziewczyny, to nie walczyć, tylko zostawić i wycofywać ramiona. Wtedy dosiad jest kluczem. Bardzo dobrze, Julka. Przerwa. A, widzisz, no to jedź jeszcze raz z ręk, bez ręki. Super, czujesz teraz różnicę, Daria? Szkoleniowo dla konia, super. I jedź jeszcze raz i ręka prawa na bioderko. Tak, Julka, ręka prawa na bioderko. I prawa rączka, bioderko. Już na biodro. I ręka w posyle takim. Wycofuj ramiona, super. Ręka w przód, w przód, w przód, w przód. Tak! Bardzo dobrze, Daria. Przerwa. Wycofuj ramiona. Ręka, ręka, ręka. Dobrze, przerwa. Od razu jedziemy. Lewa ręka, biodro. Ręka w posyle, prawa ręka w przód, w przód, w przód, w przód, w przód, tak, widzisz jakie to łatwe? Poczułaś to pola teraz? Jakie to było przyjemne i właśnie o to chodzi. I ręka, 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 ręka. Świetnie, widzisz? O to chodzi, tylko znów tym tyłkiem się cofnęłaś, Antosia. Nie cofaj się tyłkiem, w przód, nisko tyłek. Dobry koń, przerwa. Tylko podskoczyłaś niepotrzebnie pola na ostatnim skoku. Blisko, ręka w przód. Ręka, tyłek pod siebie. Tak, widzisz? Da się? Przerwa. Co mówisz? To jest naturalne. Właśnie wy musicie zmienić swój nawyk, bo wy macie nawyki, dziewczyny. Po prostu. Tak, świetnie. I nic nie rób, tylko ręka idzie w przód. Troszkę zachwiana równowaga, Daria, czułaś? Podążaj bardziej tak samo. Pośladki pod siebie. Idziemy z ruchem konia. Idziemy. Ręka, da, ręka, ręka, ręka. Ręka. Tak, widzisz? O, dużo lepiej. I raz, dwa, trzy, cztery, zostaw ją. Świetnie. Widzisz? Bardzo dobrze. Przerwa, bo ci ochraniacz zjeżdża, Daria, ci poprawię. Jedzie jeszcze Julka, ale daj jej przerwę, Daria. Bardzo ładnie teraz było. Czułaś, jak ona się sama pozbierała? Właśnie o to chodzi, żeby ona sama myślała, nie? Że co zrobić, żeby wyjść, nie? I rączka, Julka, nie przejmuj się jej głową. Niech ona sobie robi, co chce. Wolniej, wolniej, kobita. Dobra, przerwa. Już poprawiamy. Dobry konik. Taka, ręka taka w posyle. Idzie ręka w przód. W przód. Świetnie. Tylko nie przechylaj się tak, Daria, nie? No i tutaj mamy tak, że jedziemy sobie bez ogłowia. Wycofuj ramiona. Dobrze, tylko po co podskakujesz tak? Nisko ręka. Zostaw, zostaw. Ona wie, co robi. Ale gdzie ten Cooper, kobita? Super koń. To na tyle. Jak widzicie, pokazałam wam 100% treningu, czyli nie ucinałam nic. Wszystkie skoki widzieliście. Jak widzicie, łatwe to nie było, pojawiały się błędy, ale też i dziewczyny poprawiały. Konie się niezwykle starały, bardzo miło było popatrzeć. Antosia.
Więc proponuję Wam robić takie treningi, bo pozwala to rozwijać taką motorykę jeźdźców, w sensie takim, że działanie niezależne ręki, działanie niezależne do siadu jest niezwykle ważne w pracy skokowej, w pracy ujeżdżeniowej, więc tym bardziej takie zadania, które nie należą do łatwych, możecie sobie regulować wysokości. Ja zaproponowałam nieduże, no to ta stacjonatka to jest taki minielel, nie wiem, 80? No 80, więcej 100% nie. I w międzyczasie mniejsze, większe, mniejsze, położony jedna strona, tak żeby też ułatwiać koniom, ale w taki sposób, żeby jeździec był w stanie się skupić na swojej pracy, tak? Czyli to, co nam dzisiaj zależało, słyszeliście na te uwagi, które robiłam, były bardzo istotne, bo im wyżej, tym bardziej musimy zabierać się z koniem. Czyli to, co mówiłam na przykład Antosi, że ona za bardzo kuperek do tyłu, to mogliście to zaobserwować, że ona musi bardziej iść z ruchem konia, a nie składać się mechanicznie, tak? Czyli to już jest taki nawyk, który był, że kładzie się na szyję, a kuperek do góry. Czyli musimy nauczyć się nadążać i rozluźniać nadgarstki. Ale przyznajcie, że Gieniuś i Antosia bardzo fajnie sobie radzili i niezwykle ambitnie podeszli do tematu. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobała moja propozycja treningu skokowego, która jest no, dosyć trudna, ale warta powtarzania. Ja tymczasem się, moi drodzy, żegnam i do zobaczenia!